Przygotuj się na moment głębokiego uzdrowienia duchowego. Zachęcam Cię, abyś otworzył swoje serce i umysł, a razem będziemy wołać do Najświętszej Trójcy o przywrócenie i cuda. Uwierz, uzdrowienie jest o krok od Ciebie. Panie Jezu Chryste, w tym momencie przychodzę do Ciebie, zapraszając każdą osobę, która słucha tej modlitwy, aby otworzyła całkowicie swoje serca i umysły, aby przyjąć Twoje boskie uzdrowienie, które płynie bezpośrednio od Najświętszej Trójcy. O Boże Ojcze, Stwórco wszystkiego, co istnieje, o Boże Synu, naszym Zbawicielu i Odkupicielu, oraz o Duchu Świętym, Pocieszycielu, który mieszka wśród nas, proszę, abyś zstąpił na każdego z nas z Twoimi niebiańskimi błogosławieństwami, przynosząc ulgę, uzdrowienie i całkowite odnowienie. Kochany Ojcze, Ty, który ukształtowałeś wszechświat mocą Twojego Słowa, który dałeś nam życie i uformowałeś nas na swoje podobieństwo, wiemy, że Twoja wola jest miłością, uzdrowieniem i przywróceniem. W Tobie nic nie jest niemożliwe. A teraz, Panie, wołamy o Twoją bezpośrednią interwencję w nasze życie. Dotknij serc tych, którzy cierpią, dotknij ciał chorych, dotknij umysłów dręczonych. Wierzymy, Ojcze, że Twoja potężna ręka jest teraz wyciągnięta, wylewając uzdrowienie na każdą komórkę, każdą myśl, każdą duszę. Jezu Chryste, Synie Boga Żywego, Ty, który chodziłeś pośród ludzi, uzdrawiając niewidomych, przywracając ruch sparaliżowanym i nawet wskrzeszając umarłych, wiemy, że ta sama moc, która działała w Twoich ziemskich dniach, jest obecna dzisiaj. Ty jesteś ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Tak jak uzdrowiłeś trędowatego, mówiąc, chcę, bądź oczyszczony, tak również ogłaszamy Twoją wolę uzdrowienia teraz. Masz moc, aby czynić niemożliwe, aby całkowicie przemieniać życie. Wiara, która porusza góry, jest tą samą, którą wzywamy teraz, wierząc w boską moc, która przywraca wszystko, co jest złamane, wszystko, co jest zranione. Zapisz się na kanał, aby otrzymywać więcej potężnych modlitw, które zmieniają życie i przynoszą uzdrowienie. Duchu Święty, Duchu Życia, który unosiłeś się nad wodami w czasie stworzenia, przyjdź teraz i napełnij serca swoją obecnością. Ty, który umocniłeś apostołów i dałeś im moc uzdrawiania w Twoim imieniu, odwiedź nas dzisiaj swoją mocą. Tak jak apostoł Piotr powiedział do sparaliżowanego, w imieniu Jezusa Chrystusa, wstań i chodź, ogłaszamy, że w imieniu Jezusa wszyscy, którzy słuchają tej modlitwy, będą uzdrowieni, odnowieni i przywróceni. Niech nastąpi potężna manifestacja Twojego Ducha na tych, którzy wołają o pomoc, i niech cud uzdrowienia objawi się teraz. O Najświętsza Trójco, uwielbiamy Cię i całkowicie ufamy Twojemu dziełu odkupieńczemu. Ty, który nas stworzyłeś, odkupiłeś i uświęcasz każdego dnia, jesteś Bogiem, który uzdrawia. Przez każde cudowne działanie zapisane w Piśmie widzimy, że Twoja wola to uwolnienie, przywrócenie i danie nowej szansy. Tak jak uzdrowiłeś kobietę, która przez 12 lat cierpiała z powodu krwotoku, kiedy dotknęła szat Jezusa,
Tak my teraz dotykamy Twojej duchowej szaty, Panie, i prosimy, aby uzdrowienie popłynęło na nas. Niech wszelkie zło zniknie, niech ból ustąpi, niech każda choroba zostanie usunięta przez Twoją najwyższą władzę. Ojcze Niebieski, wzywamy Cię z wiarą i odwagą. Tak jak Twoje słowo zapewnia nas, że wszystko, o co poprosicie w modlitwie, wierząc, otrzymacie, mamy pełne zaufanie, że uzdrowienie już się dokonuje. Wierzymy, że Twoja moc jest nieograniczona, a w Twojej nieskończonej miłosierdziu słyszysz każde serce otwarte na Ciebie w tym momencie. Niech moc uzdrowienia Twojego ducha głęboko przenika każdą potrzebującą odbudowy część, fizyczną, mentalną i duchową. Jezu, Ty, który powiedziałeś: ja jestem drogą, prawdą i życiem, prowadź nas swoją drogą uzdrowienia. Ty jesteś źródłem całej prawdy i wiemy, że prawda Twojego słowa nigdy nie zawodzi. Ty jesteś życiem, a tam, gdzie jest życie w Tobie, nie ma miejsca na śmierć, chorobę ani cierpienie. Przynieś teraz życie w obfitości, które obiecałeś, i spraw, aby wszyscy, którzy słuchają tej modlitwy, doświadczyli całkowitego odrodzenia w Twojej łasce i mocy. Niech każda osoba, która teraz pokłada swoją ufność w Tobie, Jezu, będzie otoczona Twoją krwią, przemieniona przez Twoje słowo, całkowicie przywrócona przez Twoją niezrównaną miłość. Duchu Święty, umocnij nas w naszej wierze. Niech będziemy wierzyć bez wątpliwości, niech będziemy czekać bez zniechęcania się, niech będziemy widzieć uzdrowienie manifestujące się w naszym życiu, ponieważ Ty jesteś naszym wsparciem, przewodnikiem i pocieszeniem. Zstąp na nas jak gwałtowny wiatr, tak jak to zrobiłeś w dniu Pięćdziesiątnicy, i napełnij nasze życie Twoją boską obecnością. Gdzie jest Twoja obecność, Duchu Święty, tam jest wolność, uzdrowienie, pokój. O Święta Trójco, uznajemy, że moc, która płynie od Was, jest niezmierzona. Nie ma granic dla tego, co możecie uczynić, nie ma barier, które mogą powstrzymać Wasze działanie. Gdy wołamy do Was, Ojcze, Synu i Duchu Święty, wiemy, że mamy dostęp do samego źródła wszelkiego uzdrowienia. Chwalimy Cię, o Boże Wszechmogący, ponieważ wiemy, że dokonujesz cudów właśnie teraz, w życiu tych, którzy mają otwarte serca przed Tobą. Twoje słowo naucza nas, Panie, że gdzie dwóch lub więcej zgromadzi się w Twoim imieniu, Ty będziesz obecny. A teraz, choć fizycznie jesteśmy rozdzieleni, duchowo jesteśmy zjednoczeni, wołając o ten sam cel, uzdrowienie, które pochodzi od Ciebie. Panie Jezu, pozostajemy w Twojej obecności, świadomi, że w tej chwili Twoja ręka porusza się nad nami. Prosimy Cię teraz, aby każdy słuchacz zjednoczył się w jednym głosie, w zbiorowej prośbie, wołając o Twoje boskie uzdrowienie, nie tylko dla siebie, ale także dla wszystkich wokół. Panie, wezwałeś nas, abyśmy kochali się nawzajem jak siebie samych, a w tym duchu miłości prosimy, abyś rozciągnął swoją miłosierdzie na naszych przyjaciół, członków rodziny i wszystkich, których znamy, a którzy potrzebują Twojej potężnej interwencji. Ojcze, niech każda osoba, która teraz uczestniczy w tej modlitwie,
Wyzna w swoim sercu imię kogoś, kto potrzebuje Twojego uzdrowienia. Może to być bliski, który zmaga się z poważną chorobą, przyjaciel walczący z bólem, który wydaje się niekończący, lub całe wspólnoty cierpiące z powodu dolegliwości przekraczających ciało, dotykając umysłu i duszy. Wiemy, że jedność w modlitwie ma niezwykłą moc. Kiedy się jednoczymy, Panie, wylewasz jeszcze większe błogosławieństwa, ponieważ Twoje serce cieszy się, widząc Twoje dzieci wstawiające się za sobą nawzajem. Niech ta jedność, ta zbiorowa wiara, będzie teraz kanałem, przez który boskie uzdrowienie płynie z nieba na ziemię. O Najświętsza Trójco, otocz nas wszystkich swoją miłością i współczuciem. Dotknij nie tylko ciała, ale także ducha i emocji. Uzdrów złamane serca, przywróć umysły obciążone lękiem, depresją lub strachem. Twoja miłość jest balsamem, który leczy wszystkie rany, i teraz prosimy, aby ta miłość swobodnie płynęła, usuwając wszelką gorycz, cierpienie i niepokój. Niech ci, którzy zmagają się z urazami lub winą, będą teraz uwolnieni, a pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, napełni ich serca i umysły w Chrystusie Jezusie. Jezu, Ty, który uzdrowiłeś sługę setnika z daleka jednym słowem, wiemy, że nie ma przeszkód, które mogłyby Cię powstrzymać od działania teraz, gdziekolwiek jesteśmy. Moc Twojego słowa nie zna ograniczeń czasu ani przestrzeni, i wołamy o tę samą władzę, którą objawiłeś w tamtym dniu. Ty, który powiedziałeś: idź, a jak uwierzyłeś, niech ci się stanie. Ogłaszamy teraz: niech się stanie zgodnie z naszą wiarą. Niech wszyscy chorzy, gdziekolwiek są, będą dotknięci i przywróceni przez Twoją obecność. Duchu Święty, zapraszamy Cię do pełnego panowania nad tą modlitwą, prowadząc nas w jedności. Podnosimy nasze głosy i serca jako jedno ciało, ufając, że Twoje dzieło będzie w nas kompletne. Wiemy, że Pan działa w tajemniczy sposób, ale także z widoczną mocą, i teraz prosimy o wyraźne znaki uzdrowienia, przywrócenia i przemiany. Niech każda osoba zaangażowana w tę modlitwę poczuje Twoją obecność tak intensywnie, że nie będzie wątpliwości, że działasz. Najświętsza Trójco, wzywamy Twojego pełnego i integralnego uzdrowienia dla nas wszystkich. Niech przywrócenie nastąpi we wszystkich wymiarach istnienia, w ciele, duszy i duchu. Nie tylko uzdrawiamy objawy, ale modlimy się o głęboką odnowę, całkowite uwolnienie. Niech wszystkie więzy będą złamane, niech wszelkie choroby będą usunięte, niech całe zło zostanie rozwiane przez Twoje boskie światło. Jezu, tak jak powiedziałeś córce Jaira, Talide Kumi, co znaczy: dziewczynko, mówię Ci, wstań. My teraz, z tą samą wiarą, rozkazujemy, aby każdy, kto znajduje się w sytuacji choroby, zarówno fizycznej, jak i duchowej, wstał. W Twoim potężnym imieniu, Jezu, ogłaszamy, że uzdrowienie jest teraz przyjmowane, ponieważ masz wszelką władzę na niebie i na ziemi. Nie ma choroby, która mogłaby oprzeć się Twojemu dotykowi. Nie ma bólu, który mógłby pozostać wobec Twojego słowa. Panie, obiecałeś nam, że gdzie dwóch lub trzech zgromadzi się w Twoim imieniu,
tam Ty będziesz. Jesteśmy teraz zjednoczeni, nawet wirtualnie, w jednym duchu modlitwy i wiary. I wiemy, że Twoja obecność jest tutaj, między nami, czyniąc to, czego lekarze nie mogą zrealizować, przynosząc odpowiedzi, których świat nie może zaoferować. Ufamy, Jezu, że Twoja miłość do nas jest tak wielka, że już uzdrawiasz tych, którzy oddali się w wierze. Ojcze, Synu i Duchu Święty, dziękujemy Ci, ponieważ wiemy, że cud uzdrowienia dokonuje się teraz. Czujemy Twoje pokoje zalewające nasze serca, czujemy Twoją rękę głaszczącą nasze dusze. Wiemy, że tak jak Jezus uzdrawiał wielu, którzy przychodzili do Niego z wiarą, tak Ty również działasz w odpowiedzi na tę modlitwę. Nie ma zła, które mogłoby oprzeć się Twojej władzy. Nie ma choroby, która mogłaby przetrwać przed Twoją suwerenną wolą. Panie, przyjmujemy Twoje błogosławieństwa z wdzięcznością i chwałą. A teraz, o Boże wszelkiej łaski, ogłaszamy z odwagą. Uzdrowienie jest przyjmowane w imieniu Jezusa. Każdy, kto teraz pokłada swoją wiarę w Tobie, kto ufa Twojej mocy, otrzymuje pełne uzdrowienie. Niezależnie od tego, czy jest ono natychmiastowe, czy stopniowe, wiemy, że Twoje dzieło ma miejsce. Twoja obecność jest pewnym znakiem, że przemiana ma miejsce. Gdzie Ty jesteś, Panie, tam jest życie, tam jest przywrócenie, tam jest uzdrowienie. Alleluja! Wychwalamy Cię, o Święta Trójco, ponieważ jesteś Bogiem, który uzdrawia, Bogiem, który przywraca, Bogiem, który przemienia życie. Przyjmujemy, Panie, z pełnym zaufaniem błogosławieństwa boskiego uzdrowienia teraz. Otocz nas całkowicie swoją miłością, napełnij nas swoim pokojem, a Twoja chwała niech będzie objawiona w naszych żywotach jako żywe świadectwo Twojej mocy i dobroci. Zostaw w komentarzach swoją prośbę o modlitwę lub sugestie nowych tematów. Módlmy się razem o Twoją potrzebę. W imieniu Jezusa wierzymy, przyjmujemy i dziękujemy. Amen.